Okej, moi mili, słuchajcie, miałem małe problemy w trakcie renderowania filmu i niestety ten odcinek, który teraz oglądacie, ja nagrywam dnia następnego, bo dopiero wtedy zauważyłem, że coś jest nie tak z filmem do przesłania i akurat zaczynam od tego samego momentu. Okej, i jedna sprawa jeszcze taka, mogę mieć troszeczkę inne uzbrojenie, bo też leciałem na pałę. Chciałem też to dosyć szybko załatwić. Nie chciałem, żebyście stracili ze swojej fabuły. Najgorsze jest to w tym, że nagrałem odcinek kolejny. Szalana mąka. Fuck. Możliwe rzeczy martwe. Okej. Tak sobie ułatwimy. I cóż, i musiałem go usunąć. Bo był mega pocięty, niestety nie z mojej winy. Mam nadzieję, że dzisiaj się usiądę i nagram sobie go ze spokojem. Okej, i akurat przed walką ze stalowym rumakiem straciłem amunicję. Okej. Tam się znajdował termosik z kawą. Dla zainteresowanych. O, dobra. Kładę baterię, Alan. A jest jedno wyznanie, krótko za tę baterię. Że nie wyłączę latarki, to jest ciekawe. No i cóż, dobra, słuchajcie, tu była termosik z kawą, którego nie odkryłem. Niestety. I tu znajduje się klucz. Który też krótką chwilę potrzebowałem, żeby znaleźć, gdzie on się znajdował. Do tej oto chaty. Okej. O, telewizor. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from the magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence. Nie wiem, czy about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Okej. Możesz sobie obejrzeć, ale on telewizor nie możesz. No dobra. Wyjdźmy stąd i teraz gdzie ja muszę się udać? Okej. Duch mroku ostro wariuje. Okej, ja bym musiał iść sobie na górę. Nie powinno być większych trudności z ukończeniem. Ja chyba nazwałem tamten odcinek Skok Wiary. Na sam koniec się wszystko okaże. Dobra, skorzystając tu z okazji, że jest... Okej, telefon. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Aha, super. Śpieszę się jak tylko mogę. Okej, weźmy sobie rakietnicę, bo ona się przyda. Przeładujemy sobie ją. No i dobra, lecimy. No już jesteśmy w miarę. Birds. Blisko. Ja już wiem, po co mi ta rakietnica była. Okej.
muszę się troszeczkę śpieszyć, bo ty się... Zwalają te murki. A nie, chciałbym spać. Okej. Jakie chamsko się to zrobiło. Jakie cholerne ptaszyska. Może się troszeczkę pośpieszę i je wyminę. O, super. Dobra, wpadłem do jakiejś kopalni. Okej, dla zainteresowanych tu jest ukryta jedna strona maszynopisu, bo ją akurat podczas nagrywania pierwszego znalazłem. Zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie. Okej. O. Tunele do Haldon Lake i Alice woła Alana. Without warning, the headache stabbed at my brain. No. I ta strona maszynopisu znajduje się bodajże tutaj za kamieniem, w tej takiej wieńce. Alice? Albo tutaj też. Alice! Okej, to było tylko... O, właśnie tutaj. I'm losing it. I gotta get out of here. Zbudzenie Alana. Czy gdzieś tu może być Alice? Ale niestety jej nie ma. Ja z początku podejrzewałem, że to może być ona tutaj mogła być wciągnięta przez tego ducha mroku, ale jednak nie. Chociaż jesteśmy blisko tego jeziora. Ja myślałem, że jezioro zalewa tą kopalnię i ona gdzieś mogła się tutaj też znajdować. Ale jednak nie, moje wnioski były no nie bardzo odpowiednie w tej chwili. Okej, i my musimy iść sobie tutaj. Tutaj brakuje mi jedna strona bodajże maszynopisu, ile... No właśnie, gdzieś na początku przegapiliśmy sobie jedną stronę maszynopisu. Nie powrót do menu. I niestety już tutaj nie zdołałem jej odnaleźć. Może jakby na sam grał sobie na koszmarnym poziomie trudności, to sobie to odkryję. Okej, tu jest jedna ze stron. Ja sobie tu uszykuję się na rakietnicę. Tam mamy wyjście. Ale... zostało zawalone. Tam jest ten duży bydlak. Tak jak sami widzicie, no zacna broń dla tych dużych skurczybyków. Dwa strzały i po nich. No ze sztucera też dwa strzały, ale musiały być wycelowane w głowę. Okej, co my tu mamy? Może coś jeszcze jest ukryte? Okej, no nie, na tędy nie wyjdziemy, nie ma opcji. To miała być droga do wyjścia, a nie do pałętania się po korytarzach. Okej, a tędy? Tędy nie wyjdę. Okej, jeszcze raz tutaj sobie przeszliśmy tą drogę. Może gdzieś ja tu źle się przekręciłem. Aha. Dobra, tędy. No i tu mamy. I'd have to make my way up this mineshaft in order to go on. Łamigłówka, nie tyle łamigłówka, ale trzeba szybko postępować. I też trzeba uważać, żeby nie spać.
Okej, okay, i musimy tak przedostać się do... na samą górę. Musimy to sobie w miarę... w odpowiedni sposób to... to ustawić. Aha, dobra. Ja się pomyliłem. Tam muszę wejść. Aha. Dobra. Tam jest potem wejście na górę. Teraz na samą górę. Znaczy prawie samą górę. To jeszcze trzeba będzie jeden mały myk zrobić. Bo ja myślałem, że tutaj będzie jeszcze jeden podjazd, ale nie. Trzeba po prostu dwa razy tutaj wejść. Musimy użyć tej drabiny. No i teraz podjechać pod samą górę. Okej, okay, no nie była to zbyt trudna łamigłówka. To raczej takie, no, oderwanie troszeczkę od rzeczywistości świata. Okej. Okay. Jesteśmy na samym wyjściu. O, troszeczkę się filtr zmienił na powierzchni. Kopnij, Adam! Skopa wchodzisz jak... Chuck Norris. Okej, okay. Tutaj znajdowała się, moi mili, strona maszynopisu na tamtej wieży. Tam nic takiego z, głównie nie ma takiego istotnego dla całej fabuły. No, super, kolejka linowa. Już się cieszę. No jak taki się znalazł jeszcze. Okej, okay. Mamy generator, ale odpal go szybciutko. Kolejka ruszy. Oh, great, another cable car, just great. No, to jest, ona też się udziela. Dobra. Dobra, musimy się dostać do Mirror Peak, czyli do szczytu lustra, czy jak to nazwać. Okej, okay, ja się lepiej przestawię na... na... granat, znaczy na rakietnicę. Wpisałeś to pod szczyta. Fakow. Okej, okay, trochę teraz tutaj zabijamy. No, cudownie. Ładnie to wygląda, jak to spada. Oho. Lekka przesada. Nie. Okej, ale żyjemy. Najważniejsze. I sorry, moi mili, jeśli... mam trochę przetkany taki głuchy głos, ale to jest spowodowane tym, że mam katar. Op! Jezu. Shit. No, dobrze powiedziane. O tym zapomniałem nawet, szczerze powiedziawszy. Trochę się wystraszyłem. Okej, weźmy sobie rewolwer. Dobra, tu mamy zapisane.
szybciej odnowione. Dobra, musimy się udać teraz do naszego porywacza. Okej, tutaj nie będę zbytnio za dużo eksplorował. Bo też nic ciekawego tutaj nie znalazłem, szczerze powiedziawszy. Ale przelecimy się dosyć szybko z tym, z tą częścią. Okej, chyba coś tu miało być. Ale nie było. Cauldron Lake. 8 co do głębokości jeziora świata zalicza się do grupy jezior kaledrowych. Sorry, czkawka. Powstaje w kraterach wulkanów. Sam wulkan należy uznać za czynny, choć od ostatniej erupcji w 1970 roku nie zanotowano przejawów jego aktywności. Ostatni wybuch nie spowodował ofiar w ludziach, a jedynie niewielkie zniszczenia mienia. Jezioro Cauldron Lake jest jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicach Braham Fields. Pojawia się też w wielu lokalnych podaniach. Jezioro jest popularnym środkiem wypoczynku. Okej, okay, no spowodował ofiary w ludziach. No, a Toma Zane i Barbara, bo oni tam byli. Okej, okay, świetnie. No. Trochę mi się to nie podoba. Powolutku, Alan. Powolutku. No i też tak myślałem. Chodź. Pięknie. Pięknie. Wręcz cudownie. Tu jest skrytka, więc tam się udamy. Dziękuję. Okej, ostatnio mam taki problem z skrytkami, że mnie po odnalezieniu skrytki nawiedzają pewnie jego moście, który muszę zabić i cały zapas ze skrytki szlak trafia. Okej. Okay. Ja muszę się udać teraz tam do góry, tak? Jak dobrze pamiętam. O, co do maszynopisu. Świetnie, ale to już raczej ją znalazłem, bo jak ona jest po drodze, to tej bym nie przegapił. Dalej. No. Aha, tam. Nie, tam. Okej. Pchnij, kopnij, Alan, ja cię nie poznaję. Pisarzyna. Aha, dobra. Przeję aluzję. Mam wejść do piwnicy. Ja jestem ciekawy, co ten napis pisze. CW TZ. Nie wiem, kto to jest te CW. Ale TZ to jest Toma Zane. Tom. Emisji Tom. Tom. Ej, CW? Ja chyba wiem. Cynthia. O niej usłyszycie dopiero później, ale zapamiętajcie te inicjały CW. Nie, one nie będzie troszeczkę później wyjaśnione. Okej, okay, troszeczkę creepy. I curse you, Thomas Zane. Przeklinam cię, Tomasie Zane? Jakoś tak? Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Amunicja? Strzelby. Dobra, tu mamy flary, już mamy ładny zapas flar.
Okej, okay, tu będzie zaraz mała niespodzianka. Aha. Myślałem, że to jakoś idzie obejść, jednak nie. Przodaj sobie. Spokojnie, Alan. Dobra, albo nie, spokojnie. Ok, który mnie tutaj... Palnął. Chyba ten. Dobra, przodaj sobie. Właściwie można było to... dosyć szybko zatruć uciekając i nie angażując się w zbytnią walkę, ale do odważnych świat należy. No super, spadł, bo mi się jeszcze nie zostałem poszedłem. Co mnie interesuje, kto stawia budynek na skarpie z zamkniętymi przejściami? To jest ciekawe. To mnie zawsze interesowało. Ale naprawdę piękny malowniczy teren to jest wzgórze. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Dobra. No. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Okay. Sorry! Please, it's late! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have a wife! We don't know where she is! She's probably drowned! No super, ta sprawa się cała wyjaśnia. You said we had her to make him play ball, you see? To get him writing for us! Please! Please! Oh! I'm sorry! No, co jest? Jest i ten myśliwy. Szef nie wiedział, z kim zadziera, to dla kogo on pracował. Go uratował. Alan Wake. Koniec części trzeciej. No i też moi mili, zapraszam na czwarty odcinek, który nagram ponownie dla was. Specjalnie, żeby była jakaś ciągłość i nie było w kopy z amunicją jakimiś moimi przekręceniami. No i sorry, że trochę oderwany od poprzednich odcinków, ten taki wyszedł. Ale nie moja wina, wina renderowania i komputera. Z drugiej strony też w części moja wina, ale
że nie sprawdziłem tego osobnego materiału. Tak więc sorry za to i cóż, zapraszam was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.